Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Bioshock 2 DLC Legowisko Minerwy. Ja jestem Juno. I tak, mamy znaleźć studnię grawitacyjną, czyli plazmid w tym Magledon z Robotics, jak mi się wydaje, powinno to być. Aby siostrzyczka poprowadziła. O! No właśnie, właśnie. Gdzie jest siostrzyczka tak w ogóle? I prowadzi mnie. O, to urocze. Możemy zebrać Adama, tak, bardzo fajnie. Don't you will with the girls. Twist your body with Adam. The thing's perfect equation accounts for all possibilities. To jest po prostu przeurocze, jak one zbierają właśnie Adama. O, już mamy towarzystwo. Gdzie? Ja tu jestem. Siomik tutaj, wstrętny, genopadzi. Wredne, niedobre. Sio. A masz. Ty też spadaj. No, czego mi tutaj? A masz, wąt. Sio. Świdrem może ją, co? No właśnie. Ej, zostaw moją siostrzyczkę. Hejże, co to ma być? Jakieś kolosalne. No jasne, aha, super. Ale gdzie on jest? Tutaj. No, co mi tu? Sio. O, może... O, coś takiego? Nie wiem. Na krótko będzie bardziej... w ten sposób może? Dobra, do siostrzyczki, żeby nikt mi jej nie ukradł. Podnieśmy. No i dobra. Auć! A ty co mnie tak pchnąłeś? Ładnie to tak? Panel włączania botów. Można by to w sumie wykorzystać. A. Ale nie. Dobra. Jak widzę, kasy mamy w trud. Więc właśnie, warto byłoby chyba amunicję jakąś wreszcie zakupić. Gdzie on jest? No ja słyszę cię, gościu, ale... Zaczynasz mnie irytować, tak rzucając ze mnie wszystkim, czym się da. Nie. Oj, następna broń. Another malfunctioning door control. Your hack tool should get you into McClendon Robotics. Koniecznie, ale to za moment. Najpierw właśnie bym chciała trochę amunicji sobie jednak zakupić. O, właśnie, może najpierw szybki zapis, bo będzie źle. A w sumie mogłabym to spróbować zhakować. No właśnie, bo to o wiele taniej dzięki temu będzie. Paliwo do świtra. Do lasera w sumie też. O, można by tak nakupować wszystkiego. No bo no właśnie, skoro na każdym kroku praktycznie można to wszystko pozyskać. Czy ja chcę jakieś przedmioty kupić? Dobra, w sumie mogę apteczkę kupić już nawet bez hakowania jakiegoś szczególnego. O, kasę znowu z nich pozabierajmy. Tak, to jest latanie w kółko. Zaraz. Dział operacyjny to może nie. A no właśnie, tu by się przydało pójść. Jeszcze raz szybki zapis po tych zakupach. Stacja medyczna. A, McClendon Robotics offers your customers the latest and greatest in automated convenience. Visit our robotics showroom in Minerva's den for a demonstration today. Zaraz sterowanie drzwiami. Pyk. O nie. Ajajajajajajajajaj. No.
Mało brakowało, a w czasie bym się nie zmieściła. No kto to widział? W zasadzie to może jeszcze jeden zapis bym nie musiała hakować znowu. Weźmy tonik. Cóż to jest za ulepszenie? Szarża świdrem. No, będzie fajnie. Weźmy. O, nie mogę więcej paliwa. No, a może... A ma. Cudnie. To weźmiemy sobie. I co, dalej będę ze świdrem tu sobie hasać? No na razie w sumie może... O, nitownica. Lubię tą broń w zasadzie też. Chociaż bierzemy... Cokolwiek, może nie od razu wszystkie. O, już. Już mnie gonią. Mamasz. Też może troszeczkę pana spalimy. Auć, nie? A teraz... O, proszę. Dawaj, co masz? Ty też, a masz po pysku. Kasę tylko. Tylko albo aż. Dobra, co tutaj? Ojej. Serio. No, ładnie się tam trzachają wszyscy, patrzę. Ja tam... Nie muszę chyba jakoś to pomagać. Nie. Przydałoby się jak jakiegoś bota ładnie sobie w sumie skakować. O, może tak szybko. O nie. Cholera! Ciachnęło mnie, no pięknie. Dobra, jak to będzie niebieskie. No dobra, leć bocikku, jeśli tam coś jest. McClendon Robotics, conveniently located in Minerva's den, the heart of Raptors high technology. Może niechby siostrzyczka troszeczkę dama zebrała, co? No, to słodkie z tymi śpiącymi aniołkami. O nie, wlazłam na teren wieżyczki, co? Ale wierzę, że moja wspaniała bocikowa rzecz się tym, jak trzeba, zajmie. A masz! Tak. Ała, no co mnie tu wszystko bije? Wszystko mnie bije, nie tak, jakbym sobie życzyła. Spider, to proszę, a masz też ze Spidera wszyscy. Dawać tam, co masz. Ty też. Oj! Zostaw moją siostrzyczkę! Już jestem tu przecież, ty sobie malutka. A masz. Jestem, spokojnie. Nie masz czego się bać. Ejże! Powiedziałam, że nie ma się czego bać. Robicie ze mnie kłamce wstrętne genofagi. O nie. Co to ma być? Zmasowany atak? No, zaraz mu może ze świdra przywalę, jak tutaj przyjdzie. Jestem. Hop! Na plecki. Dobra. Kolejnych zwłok na razie nie będę szukać, tylko o właśnie, przeszukam tutaj z kolei rzeczy i ciała, które zalegają tutaj. To. A nie chcą hakować. O nie, znowu wlazłam nie tam, gdzie trzeba. Fasolka w czymś takim baby minder. No, ten tu cały czas krąży. A masz, że w ten sposób. No. Dawaj moje harpuny. I w sumie wszystko inne. Dobra, tutaj. A widzę ją. Zaraz. Tak. No, wszystko poszło. Coś tu leży. Kawusia. Papierochów nie bierzemy, chociaż pewnie niektórzy by stwierdzili, że jak najbardziej
pasują do kawy. A tutaj mamy maszynkę do sprzątania, którą w sumie chyba też można zhakować, prawda? Czy nie? Bot sprzątający. Nie? Czyżby? Nie chcę wskazówek, bo wcale nie utknęłam. Tylko sobie przeszukuję, co trzeba. Dobra, tutaj. A, dobra, tu w sumie mogłabym pójść. Ale ja wciąż jestem jeszcze na etapie ambitnego przeszukiwania. Mielonka jeszcze jedna. Whisky to nie, to nie. Czy ja ich wszystkich tutaj poprzeszukiwałam? Bo nie lubię zostawiać czegokolwiek. Tak, no chyba przeszukałam już wszystko, więc mogę spokojnie tutaj iść. Żarełko. To skrzynki do przeszukania? Nie, te nie są do przeszukania. No jasne. W sumie mogłabym ją hakować, ale jakoś za kiepsko się czuję w tym hakowaniu. Ewentualnie podbiegać i rozwalać bardziej wręcz, to w sumie też by pracowało. A zdalnie hakujące strzałki, też fajna rzecz. Tylko, że nigdy o takich rzeczach nie pamiętam, trudna ja. No i mamy jeszcze jedną strzałkę, to bandaże. O, proszę bardzo, kolejny tonik. Banku genów może. Ogniwo termiczne nie mogę? Ej, no. Takie cudowności mają mi się marnować. Niedobrze. No dobra. To mamy ładnie przeszukane. O, już słyszę genotagi. No jasne. A masz. Co, będziesz teraz walczyć po mojej stronie? A masz. Dobra, niechże się tam trochę powalczą. A masz, ze świdra. O nie, pusty przecież. Że też durna się nie zorientowałam. Niedobrze. A masz, i w ten sposób. Tak. Dobra, zgarniamy, co się da. No, nie może być. A, nie przeszukałam tej jeszcze. To nie może być. Kupmy przedmioty. Paliwo. Dobra. No, w sumie. Cały czas kupujmy, co trzeba. Nity. No, mogą być i nity. I zaraz, tutaj mnie chyba nie było jeszcze, prawda? No nie było, batonik. Możemy tutaj ocalić siostrzyczkę. Cudownie, to ja w tym czasie herbatkę łyknę. Miłe to. Dobra, czyli zapis przed dalszą straszliwą drogą. No w sumie jeszcze teczka tutaj. Strach się bać, co nas w zasadzie tu czeka. Albo i nie. Tak? Wieżyczka. Na razie nie będę jej używać. No, jest już!
A masz. Świdrem cię potraktuję. Świdrem. No. Co też on sobie myślał? Na pewno są tu jeszcze kolejni. No, termicznym. Bo wody nie widzę, więc troszeczkę sobie... A nie, widzę już wodę. Szkoda. Dobra, weźmy. At least this will come as a surprise to you. O, jeszcze myślałam, że będzie jakaś paplanina, ale nie. Tak, tak, tak. Oj, apteczka mówicie? No ja nie wiem, czy... Dobra, jestem i niestety bardzo brzydko mi tutaj grę ścięło i wywaliło mnie z niej. W każdym razie, no, mówi się trudno. No to jeszcze ten fragment raz sobie przejdziemy. No, cóż. Co nam tutaj tak nie zeszło? Wow! Dziady, jakieś mnie atakują. Na wieżyczka, a w sumie mogłabym ją może lepiej skakować. Najpierw te genofagi pozabijać. Oj, bandaże, apteczka, no właśnie, rzeczy bardzo mi do szczęścia potrzebne, a masz... dobra, będziesz mój. I pan Świder idzie... O nie, nie mam paliwa. Może harpun? Nie. Strzałki? Nicy. No, mogą być nicy. Gdzie genofaktu? Złe. Umrzyj. Nie, no to mnie zaraz wszystko zabije. Nie chcę być zabita. Zaraz spróbuję tak i... No, to jest. A, to za... Nie. Miała być apteczka, miał być zapis i dupa, nic mi nie wyszło z tego, co miało być. Zaraz, może inaczej. Zrobimy tak, a masz i płoń. Ciastko sobie wezmę, dobra, fajnie. Jak rozumiem, już padł genofag zły, a ciebie skakujemy zaraz, a masz. Cudnie. Wow! Masz. O, apteczka. Fajnie. To jest... No, czemu ja nie mogę zastrzyku... Aha, bo mam pełny. Myślałam, że gra mi coś się buntuje za bardzo i nie mogę zastrzyku Ewy sobie zgarnąć. No, mieloneczka za to jest... No, może być. No właśnie, tu mamy jeszcze sporo rzeczy, których ja wcześniej nie raczyłam podnieść. Zdalna strzałka hakująca też się na pewno z czasem tam przyda. O, ogniwo termiczne, maksymalna ilość. No, że też ja zawsze mam pewnych rzeczy full, innych mi wiecznie brakuje. Ach, cała ja, już powinnam się do tego przyzwyczaić. Puszka brzoskwin, kolejna nity. No jak, to nie mogę. Dobra, tu coś się odtwarza. Nic, co mogłabym chyba zrobić. Kawa, to. Oj, w co ja się władowałam? Gdzie jest? Tu. Zaraz, co? Miałam wcześniej przecież opcję sterowania, zmiana klawiszy, tak? I w tych różnych, szybki zapis. Ja to sobie zmieniałam, tak jak lubię, no właśnie. Zapisz, tak, tak. O. I ma tak być, bez dyskusji. Idziemy hakować sejfik. Ja jestem kiepska w hakowaniu, ale trzeba to... A! No nie. Nie. Pyk. Dobra, w ostatniej chwili praktycznie. O, mamy cudza wojna. Słuchamy grzecznie. Thing like that. Losing the only person you care about for somebody else's war.
It makes you take stock. I started seeing eye to eye with Mr. Ryan around that time. And so, I brought my know-how down to Rapture. I built the Thinker for him. And now it's all I've got. I wonder sometimes, what if I'd come around to Ryan's way of thinking just a little sooner? Nie ma co rozkminiać. Słoik. Jak ja mogę... mogę taka dama sobie wziąć. Fajnie. Teraz tak, to mi się ładnie leśni. Ale nie jest to jeszcze to, co bym chciała. Bandaże, dobra, wezmę oczywiście, to też. Chrup, chrup, chrup. Nie to. Tutaj coś? Szapka. O, dobrze. Dobra, tu byłam, przeszukałam elegancko. Teraz wybierzemy się. O, witam! A, macie, macie, macie. A, w ciebie też w sumie tym rzucimy i wszyscy sobie walczcie. Ejże, a nie powinniście walczyć w takim razie po mojej stronie? No właśnie, coś tu, moje genofagi jest nie tak, jak używam swoje te umiejętności tego typu. Dobra, weźmiemy już teraz może laser. A, idzie, idzie jakiś genofag. A czy on nie powinien umrzeć od ognia? Powinien, ale nie chcę tego zrobić. Nie podoba mi się takie coś, podskakiwanie i dyskutowanie zamiast piękne umieranie. Czy ja gadam rymem? Przepraszam bardzo. Dobra, kasy w zasadzie mamy w brud. I teraz tak. Tutaj w sumie do zrobienia. Nic, bandaże i aspiryna. Tutaj by się przydało iść. No właśnie, widzę też mini wieżyczki. No i właśnie, amunicja. Myślę, że spokojnie coś sobie mogę kupić. Trochę strzałek do lasera, powiedzmy. No, paliwo do świdra zawsze się przyda. Okej. O, batonik. A w sumie, zaraz, zaraz. Myślałam, nie, to tylko sama amunicja, no tak. A już się napaliłam, że może jakaś apteczka. Teraz tu są drzwi. Stąd przyszłam. Tam też są drzwi. Ja bym chciała wszędzie, wszędzie. O, no nie mogę nitów podnieść. A to niedobrze, niedobrze. No nic, sprawdźmy najpierw te drzwi. Oj, tu będzie dużo wszystkiego. Więc może najpierw tu. Jej, ja bym wszędzie chciała pójść najpierw, że tak powiem. A masz, a masz, a masz, a masz, a masz. Zanitowałam cudnie genofaga. A, pek, pek, pek. Dawaj, o nie, nie ma nic. Złota rączka. Jej, fajny tonik mamy, ale... opis. Naprawiaj i nadawaj imiona. Nie, nie chcę. Znaczy może kiedyś się tam przyda, ale... na razie nie tak bardzo. Wow! Zaraz laser, właśnie. On będzie szybszy na dziadostwo. Ja wiem, że ja... A, może tak? Żeby mnie nie atakował. A, i tak zniszczę. O. Fajnie, wskazówki nie chcę. A masz, a masz, a masz. Umrzyj. A, świdrem, świdrem. No, cudownie. Kasa. I... Jej, to chyba będzie fajny moment na koniec odcinka, więc... Cóż, oj, ktoś tu idzie? Nie. Więc...
Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, cześć!